Coś musi być, nie może być, nie być. Jestem Piotr z 5, witam was ponownie w kolejnym odcinku serii Let's Play Cryostasis. Po ostatnim odcinku musiałem zażyć dobre 5 sanity pod... No cholera. Jezu. Jakie lagi. 5 sanity pod... Nie dokończę dzisiaj. Chwila, musi się rozgrzać. To jest sprzęt rosyjski, on musi się najpierw rozgrzać. Wszystko na lampach. Dobra. Jeszcze raz powiem. Zażyć musiałem 5 sanity potionów, bo po prostu miałem taką jazdę po tym odcinku, że dajcie spokój głową. Ale powinno być teraz ok. Oczywiście ja sobie zmienię weapona. Nie będziemy tutaj cisnąć z takiego... No chociaż siekiera jest ok. Kurde, zapomniałem, że to już ten moment jest. O ja... Nie boję się ciebie. Gdzie spierdzielasz? Dureń. A my mamy tutaj ten wentylatorek, który nas ogrzeje. Dobra, koniec tego pierdzielenia pod nosem. Nagram dzisiaj jeden odcinek tylko z racji tego, że jest już późno ogólnie i jeszcze jutro ostatni dzień do szkoły. Także będzie jeden odcinek. Kurczę, starałem się jakoś tą grę ściszyć, bo głośno jest gra praktycznie na takim samym poziomie głośności, co ja jestem. Ale niestety już jest na najniższym poziomie, jakim się da, więc... To nie jest możliwe ze względów technicznych. Yeah, bunny. Coś tam. Ciekawe jestem, co to jest za urządzenie. Ale... Czym tam z urządzeniem? Po co mi ta latarka? Ej, tu jest... Tu jest coś. Pewnie znowu ten baton albo prezerwatywy. Wow, ale mi się włosy zjeżyły, powiem szczerze. Nie no, dzisiaj coś chodzi ciulowo. 15 FPS. O, ty skurczy synu. Śmieć. Nie podskakuj do starszych. No nie, co się ze teksturą stało? Wtedy była ładniejsza. Żal, żal. Dno i wodorosty. Przeszliśmy to, Jezus Maria, przeszliśmy to, ale ekscytacja. Chyba z mojej drogi. He, ktoś zostawił nogę. Jeeo, tak niewiele brakowało wtedy w tamtym odcinku, kurde. No niestety jest dla mnie zła wiadomość, oglądałem let's playa dwóch osób jeszcze i starałem się sprawdzić, jaka reakcja była na ten moment. I niestety reakcja była zerowa w sumie w dwóch przypadkach. To tylko ja tak wyskoczyłem. No, coś jest nie tak, coś jest nie tak. Jestem ciekaw, co będzie w Condemned Criminal Origins. Tam będzie jadka normalnie. Bo nie mówiłem wam, ale chcę nagrać Condemned. Takim będę hardcore. Prawie weszliśmy do tego ogniska. Kurde, boję się. Sorry, telefon dzwoni, nie wiem, czy to słychać. Jasna cholera. O Boże, Boże, Boże. O, ruski. Ten coś spawa, czy... Nie, nie, coś. Ucina. No ale co to ma wspólnego z naszą rozgrywką? Niech zgadnę. Wow, ale grzanie. A, może nagram dwa odcinki.
to się nie będę przemęczał. O! O! O, fuck! Ja pierdzielę, co się dzieje, ale escape'a nie wcisnąłem. Kurde! Pierwsze. No teraz jakby mi się przydało, to nie ma. Zajebiście. Opis w końcu. Smaż się w piekle! Oj. Oj, oj, oj. Tracisz życia? Beautiful. W razie czego to strzelamy od razu. Przecież prawą fizyki. Dobra, opanujmy się. The nuclear breaker Northwind hit an iceberg 2:16 a.m. on the 24th of March 1968. The vessel's bow and starboard suffered damage, which resulted in partial flooding of the third deck and damage to the stern starboard crane. There were no casualties, and the ship is currently still afloat. Repairs are underway, but may take up to a week. So what happened? We came across that iceberg 3 hours earlier than I expected. How did that happen? How could I screw up so badly? Was it one of those moments when nature teaches you a painful lesson, and you realize that even the most experienced dowser can get it wrong? Wiesz, bo co mówiłem, że trzeba uważać, jak się płynie, kurde, nie? Jak się... Uwaga, teleloteria! Wysyłajcie SMS-y o treści... Odpowiedź na pytanie, co teraz na mnie wyskoczy? SMS-y wysyłajcie pod numer 7777. Czy to będzie zmutowany grubas? Odpowiedź A. Odpowiedź B. Zmutowany chudzielec. Odpowiedź C. Rusek. Odpowiedź D. Nic nie wyskoczy. Coś musi być. Nie może być, nie być. Dude. That was creepy. What the hell? Kuźwa. Naprawdę wszystko byłoby ok, gdybym tylko wiedział, gdzie mam iść. Tu coś wyskoczy. Co to kurde jest? Co to kurde jest? Gość z palnikiem. Asma. O fuck. Pierwszy raz umrę. Umrę, nie ma bata. Hehe, nie umarłem. I teraz będzie czysto już przez jakiś czas, bo ile może być potworów w ciągu jednej rundy. I pójdziemy sobie w lewo. Oh yeah. Oh yeah. Nie, tryskam dzisiaj entuzjazmem, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jest już trochę późno i po prostu... Podejrzewam, że to będzie ostatni odcinek w tym roku.
Robię przygotowania do przeprowadzki na nowy system. Tak, jeszcze mam XP-ka. Nie narzekałem do tej pory. Myślę, pewnie nadal by nie narzekał, ale to już nie system. To znaczy, to nie system na dzisiejsze czasy w ten sposób. Kuźwa, nic nie widzę. O, w mordę się urgent. Considering the emergency, I feel that it is my duty as an officer to report that the wreck was a result of negligence, culpable inefficiency by the ship's... I bardzo dobrze, jestem za tobą, Gostek. Wyślijmy na niego skargę. Poskarżymy się pani. Wysyłaj, pospiesz się. Do prezydenta, do Boga. Was the direct cause of the accident. Ty dobrze gadasz, poradź ci. Znajdę jakąś wódkę, na pewno na tym rosyjskim statku jest jakaś wódka. Were ignored. Bardzo dobrze. Udupimy gościa. Stary siwus. That the fact that the was not catastrophic was purely due to a set of lucky circumstances, especially considering the age and poor condition of the ship. I await further instruction. Tak się załatwia interesy w Rosji. Kuźwa, wtedy było jaśnie. W ogóle wtedy było jakoś przytulniej. Jezus Maria, nie podoba mi się to. Jezus Maria, jak mi się to nie podoba. O, to zamarzło. Ja pierdzielę, jeden przycisk. O mein Gott. Dla was kolejną zagadkę, moi drodzy. Tylko dwa pytania. Czy ten koleś wstanie, czy nie? Odpowiedzi były źle skonstruowane. Pytanie było źle sformułowane. Die, bitch! Nie bardzo dobrze, że narzysz. Ale tu cieplutko. O kurde. Jak w domu. Przestraszyłem się jakiegoś szumu. Biegiem. Jeszcze raz. O mój Boże, gra skraszowała. Holy fuck. Jesteś jeszcze ze mną? Jesteś jeszcze ze mną? Nie. God damn it. Nie ogarniałem w ogóle, co chodzi. O nie, dobrze. Smał się w piekle, kutasie. Nie, nic mi nie idzie, tak się tnie, że nic nie widzę. Boże! Co za walka. Jak Adamek i Kliczko. Myślę, że ja byłem Adamkiem. Fu. Nie f... O Boże, nic już nie mówię lepiej. Kim ja teraz jestem do jasnej cholery? Jestem chyba tym potworem. Odpiew się ode mnie, grubasie.
Chrysty. Dawaj, dawaj. Kurde, nie włączyłem czasomierza. Trudno, zrobiłem to odcinek trochę krótsze. Zajdziemy jakiś event, przy którym można by skończyć i skończymy. Ja chcę taki karabin na wodę, bo to są takie bajery. No i shit. O nie, teraz zginiemy. Nie ma lipy. Ciur, wiesz co jest? Jakaś nagrzewara pokojowa, ale... O, oh, fuck. Kurde, czy jest jakaś rzecz, której się można tu nie przestraszyć? Jak tam wejść? Może czegoś mocniejszego. Dawaj, rozwal to! Są drzwi. To by było za proste. O! Teraz żeśmy się załatwili po byku. A! O Boże. A, ja wiem, co trzeba zrobić. Ło! O, dawaj tą strzelbę! Jesteś za mały na nią. Nie, to jest to, co my mamy. Mosin Nagan. Bardzo fajna broń. Dostarcza wielu niesamowitych, niezapomnianych wrażeń. Spieprzajmy sobie. Halo? O! Dobra, i w tym miejscu zakończymy. Zamkniemy drzwi, bo. O, oczywiście nieco bezpieczniej. Komentujcie. A w sumie. No w sumie tak, w sumie widzimy się chyba ostatni raz w tym roku. Więc korzystając z okazji, chciałbym wam życzyć wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. I w sumie wszystkiego, co sami sobie moglibyście wymarzyć, na przykład. No nie wiem. Tak myślę. Dobra, będę kończył. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku i wesołych świąt. Na razie.